Cześć wszystkim, Paweł z tej strony, witajcie po tej świątecznej przerwie na moim kanale. Jak sami wiecie, bardzo dużo oprócz samych świąt działo się w tym okresie świątecznym, jeśli chodzi o temat kryptowalut, Bitcoina, nowego szczytu Bitcoina, wzrostu innych altcoinów i o tym sobie będziemy mówić tutaj na tym kanale, ale w kolejnym wideo, dlatego koniecznie sobie zasubskrybujcie tutaj ten kanał, przejdziemy jutro przez te wszystkie informacje, które się działy, a dzisiaj zajmiemy się tak naprawdę giełdą CoinDeal, czyli jedną z największych giełd kryptowalut w Polsce, którą mogliście zobaczyć kilka tygodni temu na moim kanale, ponieważ uruchomili pierwszą w Polsce możliwość handlowania Bitcoina do złotówki z dźwignią, a dzisiaj mamy okazję otrzymać 50 zł na start dla wszystkich nowych użytkowników, którzy zarejestrują się tutaj na tej giełdzie, więc pokażę Wam, jak odebrać sobie tutaj ten bonus i zacząć tutaj tradeować. Na początku konkurs, wystarczy w komentarzu wpisać hasło CoinDeal, polajkować to wideo, zasubskrybować sobie ten kanał, żeby być na bieżąco z informacjami, a w kolejnym wideo wybiorę osobę, która wygrywa 30 zł. Jak wejdziecie sobie na konto twitterowe CoinDeal Derivatives, tutaj macie informacje z 8 grudnia, zgarnij darmowe 50 zł i zrób z niego nawet 2,5 tysiąca złotych. Chodzi o to, że tutaj na giełdzie CoinDeal Derivatives mamy okazję, możliwość tak naprawdę tradeowania z dźwignią razy 50, czyli te 50 zł, jeżeli sobie będziemy tradeować, możemy tak naprawdę tradeować razy 50, czyli około 2,5 tysiąca złotych. Oczywiście to się wiąże z potencjalnie dużym zarobkiem, ale również z potencjalną dużą stratą, jeśli chodzi o handlowanie z dźwignią, ale zobaczcie sobie moje poprzednie wideo, gdzie pokazywałem Wam dokładnie, jak się poruszać tutaj na tej giełdzie, jak składać zlecenia, na co uważać, żeby też nie stracić swoich pieniędzy, a zmaksymalizować sobie swoje zyski, więc tutaj jeśli chodzi o dźwignię, całościowo trzeba uważać, ale bardzo fajny bonus, tym bardziej, że nie ryzykujemy tutaj niczym, dostajemy 50 zł za darmo, który możemy sobie od razu tradeować. Oczywiście to nie jest 50 zł, które możemy wypłacić, to jest 50 zł, które po prostu pozwoli nam na samym początku na robienie pierwszych tradeów i nawet jeżeli poniesiemy stratę, to nic tak naprawdę tutaj nie musimy oddawać, a ewentualny zysk możemy sobie wypłacić. Wystarczy, że sobie założycie konto na giełdzie CoinDeal, link do tej giełdy macie w opisie wideo, przejdziecie sobie do giełdy CoinDeal. Tutaj też Wam obrazując, giełda CoinDeal na dzień dzisiejszy jest na 75. miejscu największych giełd kryptowalut na świecie według, nazwijmy to, rankingu coinmarketcap.com, czyli jednej z też z największych stron informujących o aktualnościach cen kryptowalut, ale również giełd, które są na rynku, więc po założeniu sobie tutaj konta wystarczy, że zrobicie również KYC tutaj na głównej stronie CoinDeal, czyli zweryfikujecie się dokumentem tożsamości, no i zaczniecie tradeować tutaj na CoinDeal Derivatives. W tym momencie te dwie giełdy, jakby jedna giełda, są jeszcze rozłączone i musimy się tutaj również zalogować danymi, które używaliśmy tutaj podczas rejestracji na giełdzie CoinDeal, więc jak założycie sobie tutaj konto z linku w opisie wideo, przejdźcie sobie na CoinDeal Derivatives, zalogujcie się tymi samymi danymi i w ten sposób będziecie mogli otrzymać bonus 50 zł. Oczywiście cały interfejs tutaj poruszania się może być dla Was zupełnie nowy. On też na początku mi sprawił małe trudności, jeśli chodzi o składanie zleceń, ale później już dochodzę do tego, jak to trzeba robić. Też nagrałem dla Was wideo, więc jak piszecie sobie w YouTube CoinDeal Derivatives, możecie też dodać Paweł Paczka. Wyskoczy Wam tutaj moje wideo, 15 minut tak naprawdę od A do Z, jak się poruszać tutaj po tej giełdzie, jak składać zlecenia, jak je kasować, jak zrobić zlecenie limit, jak zrobić zlecenie, które automatycznie skasuje nam prowizję, albo jak ustawić zlecenie, które skasuje nam zlecenie na małym minusie, żebyśmy nie stracili więcej. To wszystko tak naprawdę znajdziecie sobie tutaj w tym wideo, więc zachęcam Was, żeby sobie przejść do niego z powrotem i zobaczyć. No i tak naprawdę tutaj w zakładce, jak założycie sobie konto, to później po pozytywnej oczywiście weryfikacji, po spełnieniu tych wszystkich wymogów, tutaj przyjdzie Wam powiedzmy te 50 zł, którym będziecie mogli sobie tradeować, czyli mając tutaj 50 zł, będziecie sobie mogli tutaj w tej zakładce Quantity wpisać sobie właśnie, że chcecie zagrać maksymalnie z dźwignią razy 50, czyli wpisując sobie kwotę 2,5 tysiąca złotych, czyli teoretycznie kupujecie 0,0257 Bitcoina, ponad $600 i tutaj też musicie być świadomi tego, że grając z tak dużą dźwignią przy takiej kwocie możecie być narażeni na straty. Oczywiście tutaj z tych 50 zł nic tak naprawdę nie tracicie, bo otrzymujecie je w bonusie, ale gdybyście kiedyś w przyszłości sobie wrzucali swoje już realne środki, pamiętajcie o tym, że z dźwignią można zarobić bardzo dużo, ale też można w krótkim czasie stracić bardzo dużo i do i zachęcam Was przede wszystkim tutaj do edukacji, żeby wiedzieć, jak się poruszać tutaj na tym rynku, z tego względu, że umiejętność tradowania na rynku kryptowalut również wiąże się z potencjalnymi fajnymi zarobkami, ale tak jak mówię, do tego potrzeba cierpliwości, ale przede wszystkim edukacji. A jeśli już kompletnie nie wiecie, czym są kryptowaluty, chcielibyście zacząć, coraz więcej osób interesuje się kryptowalutami właśnie dlatego, że Bitcoin osiąga kolejne szczyty, jakby cały czas spełnia się ta analogia tego, że ludzie zaczynają się interesować kryptowalutami dopiero w momencie, kiedy one zaczynają rosnąć, więc wychodząc naprzeciw tego, że w najbliższym czasie być może zobaczymy korektę większą, mniejszą na rynku kryptowalut, mniej osób się tym pewnie zainteresuje, ale wychodząc naprzeciw osobom, które teraz się zaczęły interesować, żeby nie stracić na tym rynku, żeby dowiedzieć się, czym on jest, zachęcam Was do sprawdzenia sobie mojego wideobooka Bitcoin, jak zacząć, link macie w opisie wideo, znajdziecie tam wszystko od A do Z, jeśli chodzi o podstawy kryptowalut. Więc jeśli czegoś nie będziecie wiedzieć od takiej strony technicznej, jak się tutaj poruszać, jak składać pierwsze zlecenie, odsyłam Was od razu do tego poprzedniego wideo, gdzie omówiłem krok po kroku całą giełdę, jak się tutaj poruszać, jak składać pierwsze zlecenia, no i być może jak w przyszłości zarobić sobie swoje pierwsze pieniądze grając dźwignią, ale pamiętajcie o tym, że grając dźwignią możemy zarobić naprawdę bardzo dużo, nawet w krótkim czasie, ale w tym bardzo krótkim czasie możemy stracić jeszcze więcej, jeśli będziemy to robić w nieumiejętny sposób. Także edukujcie się, a dopiero później róbcie prawdziwe zlecenia. Ale myślę, że tutaj z tym bonusem 50 zł bardzo fajnie można sobie popróbować pod takim względem, że i tak nic nie stracimy, a możemy sobie sprawdzić pierwsze zlecenie. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wideo. Na razie.